Witam panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Witam panią mecenas. Witam panią inspektor. Witam pana informatyka. Witam panią redaktor realizującą obrady z naszej sesji. Przejdziemy do stwierdzenia kworum. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał. Rozpatrzenie podpunkt A w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie pierwszym. Przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście państwo porządek obrad. Czy w związku z porządkiem obrad są jakieś propozycje? Nie widzę. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Rozpatrzenie się podpunkt B w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie pierwszym. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu drugiego. Informacja wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności. Proszę bardzo pani sekretarz. Ewentualnie zapytam się, państwo radni, czy zapoznaliście się z informacjami, które zostały zawarte na sesji, czy nie? Czy pani sekretarz ma przekazać informacje? Nie, tak? Dziękuję panie sekretarz. Także radni zapoznali się z informacjami. Przekażę państwu informacje, które wpłynęły do Rady Gminy. Sąd administracyjny przysłał informację do wójta, do Rady Gminy, ale to chodzi o to, żeby wójt gminy złożył podpis pod tą sprawą, uchwałą, którą żeśmy skierowali do sądu administracyjnego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Lubelski Urząd Wojewódzki przysłał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Rady Gminy w sprawie stwierdzenia ważności uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Międzyrzec Podlaski. Nie wiem, tą sprawę jeszcze raz gmina będzie realizowała, tak na uchwałę. Wojewoda lubelski przysłał następne pismo w sprawie oświadczeń majątkowych, żebyśmy jako radni oświadczenia złożyli w terminie. Mamy złożyć do 30 kwietnia 2021 roku. Wpłynęła petycja kolejna. Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. I zwraca się z petycją do tutejszej Rady Gminy, by wyraziła opinię w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego, nie mylić z obwarowanym prawnie w kodeksie wyborczym referendum konstytucyjnym w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktów woli narodu nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski. Tą petycję przekazuję do Komisji Petycji, Wniosków, Skarg. Tu wpłynęło pismo również wycofujące petycję w sprawie profilaktyki witaminy, prawie dotyczy profilaktyki witaminy D. Wpłynęło również pismo w sprawie, zaraz państwu. W
ostatnich latach w przestrzeni medialnej i naukowej dotyczącej zdrowia człowieka coraz częściej pojawiają się niepokojące nas informacje o skutkach ubocznych powszechnie stosowanego środka chemicznego o nazwie glifosat, występującego w linii produktów marki Roundup. To wpłynęła również petycja i w związku z tą petycją Rada Gminy rozpatrzy sprawę i wezwać trzeba, powinno się wnioskującego, należy wezwać sporządzającego do wyjaśnienia, jakie działania Rada Gminy ma podjąć w związku z jego treścią. Oznaczenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej to za mało. Także po sesji Rady Gminy wystosujemy pismo do wnioskującego o uzupełnienie tego wniosku. Wpłynęło sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim za rok 2020. To są wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Czy przewodniczący komisji stałych ma jakieś informacje do przekazania? Nie widzę. Rozpatrzyliśmy punkt drugi porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego, składanie pisemnych zapytań i interpelacji. Nie widzę żadnych zapytań i interpelacji, więc rozpatrzyliśmy punkt trzeci, przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał w sprawie podpunkt A, zmiana budżetu gminy na 2021 rok. Proszę bardzo, pani skarbnik. Zacznę od dochodów. Zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia dwóch zadań inwestycyjnych, budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej oraz przebudowa wodociągów w miejscowości Łuniew oraz budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w gminie Międzyrzec Podlaski. Wprowadzenie dotacji na zadania zlecone powszechny spis ludności. Wprowadzenie zwiększonej subwencji oświatowej, wprowadzenie dochodów z tytułu wpłat za opłat za wydanie duplikatu świadectwa. Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 495 637 zł. Po stronie wydatków wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych. Jest to pierwsze zadanie, budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Łuniew. Drugie, budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w gminie Międzyrzec Podlaski oraz zadanie inwestycyjne w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. Jest to sołectwo Bereza, zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania. Oprócz tego zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w gminie Międzyrzec Podlaski. Zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla powiatu bialskiego. Wprowadzenie po stronie wydatków dotacji na zadania zlecone w ramach powszechnego spisu ludności. Wprowadzenie zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zmiany do budżetu opiniowały połączone komisje. Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo państwo radni, czy są jakieś pytania w związku z zmian do budżetu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie czwartym. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, pani skarbnik. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej spowodowane są zmianami na przedsięwzięciach. Pierwsze dwa to są wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć, budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynków użyteczności publicznej w gminie Międzyrzec Podlaski oraz drugie przedsięwzięcie, budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Łunie w gminie Międzyrzec Podlaski oraz zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w gminie Międzyrzec Podlaski, a w załączniku wieloletnia prognoza finansowa jest to dostosowanie kwot do zmian w budżecie. Dziękuję.
Dziękuję. Połączone komisje również opiniowały zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Państwo radni, jeśli są jakieś pytania w związku z tą uchwałą? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzenie podpunkt B w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie czwartym. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Państwo radni, zapoznaliście się z planem pracy Komisji Rewizyjnej, czy odczytywać każdy przewodniczący? A raczej chyba nie. Słucham? Dobrze. Czy są jakieś propozycje tego planu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzenie się podpunkt C w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu D w punkcie czwartym. Przyjęcie planu pracy Komisji do Spraw Budżetu i Finansów Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Są jakieś propozycje do planu pracy? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt D w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu E w punkcie czwartym. Przyjęcie planu pracy Komisji do Spraw Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Proszę bardzo, państwo radni, są jakieś propozycje do planu pracy? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzenie się podpunkt E w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu F w punkcie czwartym. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Czy są uwagi do planu pracy? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt F w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu G w punkcie czwartym. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Proszę bardzo, jeśli są uwagi. Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt G w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu H w punkcie czwartym. Rozpatrzenia petycji w sprawie wniosku o podjęcie uchwały dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji oraz wywarcia wpływów na rząd Rzeczpospolitej Polskiej w celu uzyskania pisemnych gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia powikłań. Tą sprawę rozpatrywała Komisja Petycji, Skargi i Wniosków. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Jakie jest stanowisko, jak wasza komisja rozpatrzyła tą sprawę? Dziękuję bardzo za głos. Odnośnie petycji, która wpłynęła do nas 11 grudnia 2020 roku. Petycja skonstruowana przez Agnieszkę Gocel oraz Pawła Sudewicza. Głównie nawiązuje do tego, że nikt nie może być w Polsce dyskryminowany w życiu i aby rząd polski uzyskał pisemne gwarancje ze stron producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty związane z prawem i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepionkowych. W tej sprawie komisja proponuje podjąć uchwałę uznającą petycję za bezzasadną z następującym uzasadnieniem. W ocenie komisji wniosek z petycji przewiduje uregulowania zapewnione już Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Ponadto mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski nie są poddawani dyskryminacji lub wykluczeniu we wskazanej petycji w zakresie, gdyż przepis prawa krajowego ma charakter powszechnie obowiązujący. Ponadto podkreślić należy, że szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 mają charakter dobrowolny. Dbałość o zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych obywatela z tytułu wskazanego w petycji nie mieści się w zakresie kompetencji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo radni, są jakieś uwagi do uchwały, która uznaje się za petycję bezzasadną?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt H w punkcie 4. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu I w punkcie 4. Rozpatrzenia petycji tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w obronie prawdy, godności i wolności człowieka. To również rozpatrywała Komisja Wniosków, Petycji i Skarg. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję za głos. 9 dni później, czyli 20 grudnia 2020 roku, wpłynęła kolejna petycja Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Petycja głównie dotyczy obrony praw, godności i wolności człowieka, również związane z kwestią szczepionek przeciwko SARS-CoV-19. Komisja proponuje podjąć uchwałę uznającą petycję za bezzasadną z następującym uzasadnieniem. W ocenie komisji wniosek z petycji przewiduje uregulowania zapewnione już konstytucją godności i wolności człowieka. Jest to rozdział drugi, wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, wynikający z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Podkreślić należy, że w stosunku do organów samorządu gminnego obowiązuje konstytucyjna zasada legalizmu działania organów władzy publicznej, zgodnie z którą organy działają na podstawie i w granicach prawa. Tak więc każda czynność podejmowana przez Radę Gminy musi mieć stosowne umocowanie ustawowe. Kwestie poruszane w petycji nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy. Z przepisów prawa nie wynika obowiązek uchwalenia przez Radę Gminy proponowanej uchwały. Zgodnie z powyższym, do podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka brak jest ustawowego upoważnienia, a interesem publicznym jest przede wszystkim działanie Rady Gminy Mielec Podlaski na podstawie prawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy uważamy za petycję bezzasadną i przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt I w punkcie 4. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu J w punkcie 4. Rozpatrzenia petycji Alarm Stop zabójczemu GMO Stop niebezpiecznej szczepionce. To również Komisja Petycji, Skarg i Wniosków rozpatrywała. Dziękuję bardzo. 16 stycznia 2021 roku wpłynęła kolejna petycja uzupełniająca poprzednią petycję listu otwartego Alarm Stop zabójczemu GMO niebezpiecznej szczepionce. Komisja proponuje podjąć uchwałę uznającą petycję za bezzasadną z następującym uzasadnieniem. Rada Gminy nie ma uprawnienia do dokonywania czynności wyłącznie w zakresie swojej właściwości, wynikającej m.in. z artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym. Do zakresu działania gminy należą sprawy publiczne, ale o znaczeniu lokalnym, a nie ponadlokalnym. W związku z tym Rada Gminy nie ma kompetencji o znaczeniu ogólnokrajowym. Z przepisów prawa nie wynika obowiązek uchwalenia przez Radę uchwały w takiej sprawie. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały bez podstawy prawnej stanowi istotne naruszenie prawa. Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski wypełnia obowiązki wynikające z przepisów artykułu 8 ustawy 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach w zakresie umieszczenia petycji na stronie internetowej gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy będzie również uznawała petycję za bezzasadną. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt J w punkcie 4. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu K w punkcie 4. Zmiana statutu gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Czy pani dyrektor będzie chciała? Nie. Rozpatrywały połączone komisje w sprawie zmiany statutu gminnego Ośrodka Kultury. Proszę bardzo, jakie stanowisko jest? Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo radni, są jakieś uwagi?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpoczęcie podpunkt K w punkcie 4. Przystępujemy do rozpatrzenia podpunktu L w punkcie 4. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi bielskiemu na dofinansowanie przewozów na linii Międzyrzec-Podlaski - Wólka Krzymowska - Tłuściec - Międzyrzec-Podlaski. Tą sprawą zajmowały się połączone komisje. Jakieś stanowisko? Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo radni, są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzenie punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 5. Wolne wnioski. W wolnych wnioskach przegłosujemy pismo, które wpłynęło do Rady Gminy od Międzygminnego Związku Komunalnego w związku ze zmianą statutu związku. Ten statut poddajemy pod głosowanie, czy jego akceptujemy. Komisja również to rozpatrywała, przepraszam. Komisje połączone też rozpatrywały te zmiany do statutu Międzygminnego Związku Komunalnego. Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo radni, są jakieś pytania? To w tej chwili przegłosujemy statut Międzygminnego Związku Komunalnego. Głosowanie zostało przyjęte. W wolnych wnioskach również na poprzedniej Rady Gminy wpłynęło pytanie radnego, kiedy z terenu gminy zostaną zagospodarowane odpady azbestowe. Pan wójt odesłał pismo na zapytanie do Urzędu Gminy Międzyrzec-Podlaski. Wpłynęło na zapytanie dotyczące zagospodarowania odpadów azbestowych z terenu gminy. Odpowiadając na pytanie dotyczące terminu realizacji usunięcia wyrobów zawierających azbest, informuję, że aktualnie jest realizowany program pod tytułem System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla osób fizycznych. Realizacja projektu obejmuje działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Według informacji Regionalnego Biura Projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie aktualnie trwający projekt ma się zakończyć w listopadzie bieżącego roku. Informuję również, że program oczyszczenia kraju z azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski zakłada całkowite jego usunięcie do 2032 roku. Proszę bardzo, państwo radni, są jakieś sprawy w wolnych wnioskach? Proszę bardzo. Przepraszam, mikrofon poproszę. Chciałam zapytać panów jako przedstawicieli naszych do Związku Komunalnego, bo była mowa o tym, że w październiku będzie zorganizowany odbiór opon i jeszcze nie miało to miejsca. Czy coś państwu wiadomo panom o tym? W tej chwili od prezesa ja nie mam takiej informacji. Także owszem, zapoznam się, odpowiem pani, ale w tej chwili nie, takiego tematu nie znam. Proszę bardzo, jeszcze jakieś pytania. Nie ma. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 28. sesję Rady Gminy Międzyrzec-Podlaski. Dziękuję bardzo.